Natomiast ze zdziwieniem przyjmowałem zarzuty kierowane pod adresem pani Wiesławy Barzyckiej, która była świetnym dyrektorem i powtarzam to jeszcze raz, była świetnym dyrektorem i pod adresem władz powiatu tarnobrzeskiego poprzedniej kadencji. Szanowni Państwo, pan starosta mówił, że dzisiaj szpital otrzymuje z NFZ-u mniej pieniędzy niż potrzeba. Panie starosto, tak było zawsze. Myśmy nie byli w uprzywilejowanej sytuacji, że dostajemy pieniędzy więcej niż nam potrzeba. I całe nasze działania przez lat 8 to było szukanie środków. I tych środków, gdzie mogliśmy, tam szukaliśmy. Wielokrotnie pan dyrektor Zawadzki, szkoda, że go nie ma. Nie bardzo rozumiem, szanowni państwo, że dyrektora nie ma, kiedy trwa taka dyskusja. Bo kiedy była ostatnia Rada Powiatu, też pana dyrektora nie było. Nie mógł być. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o restrukturyzację, to myśmy tę restrukturyzację rozpoczęli w roku 2000. Ale dla nas restrukturyzacja nie polegała na tym, że zwalniamy ludzi. Bo to jest najłatwiejsze. I na tę restrukturyzację pozyskaliśmy ogromne pieniądze. Po to, żeby ten szpital doposażyć. Pan dyrektor wielokrotnie mówił, że to, cośmy zrobili, to były drobne inwestycje. Właściwie te lata były zmarnowane. I dziwiłem się, że pan starosta to słyszy i nie reaguje. A jest z nowej dęby. Szanowni Państwo, jeżeli to wystąpienie moje było zbyt emocjonalne, to przepraszam, ale ja naprawdę się z tym szpitalem utożsamiałem. Staraliśmy się temu szpitalowi pomóc. Bardzo ubolewam, że nie mogę tutaj dzisiaj zabrać, powiedzmy, na tyle głosu, żeby zadać pytanie panu doktorowi, który nas tak szybko opuścił. Nie wiem z jakiego powodu, ale dla mnie to jest takie troszeczkę lekceważące. Jesteśmy większość tu emeryci, więc ja się pytam, co z nami, a co z naszą młodzieżą, co z naszym pokoleniem. Więc nic nie usłyszałam, ani od pana dyrektora, ani od pana starosty. Szczyci się pan dyrektor psychiatrią. Co, zamknie nas w tym oddziale? No być może. No być może. Ja też nie mówię, że on jest niepotrzebny. No ale proszę państwa, nie możemy oddziału psychiatrii przekładać nad oddział chirurgii. Proszę mnie przerywać. Proszę posłuchać, bo to są bardzo ważne, panie przewodniczący, rzeczy. Bo jeżeli jest taki wspaniały menadżer i proszę posłuchać, przez 3 tygodnie poprzez, prawda, firma, z którą oczywiście podpisał, a to jest firma Gila, między innymi w sprawie zainstalowania w szpitalu pomieszczeń po stacji ostatniej wody, gdzie powiedzmy, ta firma wysłała go na 3 tygodnie do Stanów Zjednoczonych. Widocznie do pani nie dotarło. Jaka była sprawa? Szanowni państwo, to jest sesja Rady Miejskiej, a nie debata na temat służby zdrowia. Ja na samym początku określiłem. Powiedzieliście przecież na temat pana zdrowia i pytaliście, kto ma co do powiedzenia. Co jest? Zrezygnował z usług tej firmy i podpisał nową umowę z firmą z Ostrowca. To ja się pytam, no jaki to menadżer? Panie starosto, no to ja się pytam, gdzie to oszczędność? A może te taczki też mi się przydały, proszę pana? Naprawdę, należałoby to nagłośnić troszkę szerzej. Dokładnie, proszę państwa. Przede wszystkim leży mi na sercu i to, żeby ten szpital istniał. Jeszcze raz dementuję, że absolutnie za moim postępowaniem nie leżą sprawy finansowe, żadne. Wręcz muszę panu, państwu powiedzieć,
że nasza załoga, ja nie mówię o lekarzach, lekarze, pielęgniarki salowe i wszyscy pracownicy tak kochają ten szpital, to nie jest duże słowo, kochają ten szpital. Zagrożenie co do zdrowia pacjentów i bezpieczeństwa tychże pacjentów. I to jest jedyny powód, dla którego złożyłam rezygnację. Ale tak jak ja powiedziałem i tak jak Rada zadecydowała, szpital wspierać będziemy. Dzisiaj w myśli posłowa padały różne tutaj. I ta sesja tu dzisiaj dla Państwa jest. Chociaż uważam, że tu powinna być sesja wyjazdowa Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. Bo to ten powiat jest odpowiedzialny i oni powinni tutaj debatować o stanie szpitala. Myśmy podjęli się jednak tego, żeby na tej sesji ta informacja została przedstawiona. Mam nadzieję, że wszyscy wychodzimy z przekonaniem, że mimo, że nie jest łatwo, to władze powiatu zrobią wszystko, by szpital służył mieszkańcom miasta i gminy Nowa Dęba. Jeżeli się przywozi dyrektora szpitala przez starostę w teczce, no bo sam w Super Nowościach wypowiadał się na ten temat sam pan Zawadzki. I między innymi powiedział, że jak już nie będzie miał gdzie, to on do Afryki nawet może pojechać, bo już tam bywał. No więc dlaczego nie pojedzie do Afryki? Chce tu niszczyć Nową Dębę i szpital w Nowej Dębie. Dlaczego? Kompletny wstyd i dla starosty, i dla tego dyrektora. No rację ma przewodniczący lekarzy, komisji tej lekarskiej, prawda, związków zawodowych. No i rację ma pan Sudo. Jeżeli się wyprowadzi najlepszych lekarzy, to nie będzie szpitala. Kto nas będzie leczył?